Cześć. Tym razem chciałem przedstawić swój wykład, który miałem okazję właśnie wygłosić wczoraj w Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Łodzi z okazji Dnia Pi. Tytuł troszkę zaczepny. To nie jest kolejny nudny wykład o plastikach. No to zaczynamy. Ja zacznę tak troszeczkę przewrotnie od węglanu, sodu i krzemianu metakrzemianu sodu. Gdybyśmy popatrzyli na te związki tak bardziej strukturalnie, no to na przykład jest tak dla nas mniej więcej oczywiste, że mamy tam aniony węglanowe i kationy sodu. No i podobnie zazwyczaj znajdziemy gdzieś tam, prawda, w książkach szkolnych albo gdzieś tam sobie wyszukamy w internecie, że tak analogicznie podob wygląda właśnie metakrzemian sodu. Będą, będą tam aniony SiO3, 2-. No zresztą ostatnio nawet czytałem w pewnym czasopiśmie. Edukacyjnym artykuł, w którym też to tak jest opisane. No, ale pytanie, czy tak naprawdę obydwa te wzory są poprawne? No, coś może jest na rzeczy. Do tego, do tego sobie pytania wrócimy troszeczkę później. A teraz zacznę troszeczkę o historii. Mianowicie w Europie od starożytności znany był bursztyn. Wszyscy chyba żeśmy słyszeli o szlaku bursztynowym. Grecy starożytni nazywali ten bursztyn elektronem. To nie jest przypadek, że cząstki elementarne właśnie nazywają się dzisiaj elektron, bo pewien związek istnieje. No tutaj mamy właśnie przykłady tam, prawda, starszej i nowszej biżuterii z bursztynem, zwłaszcza w srebro jest ten bursztyn chętnie oprawiany. Ale też oczywiście ten bursztyn był takim obiektem fascynacji, że wytwarzano z niego też oczywiście bardziej skomplikowane Bardziej skomplikowane wzory, na przykład słynna bursztynowa komnata, której kopię można dzisiaj podziwiać, bo niestety chyba oryginału póki co nie odnaleziono, ale oprócz tego bursztynu, to jeszcze też w starożytnych kinach używano tak zwanej laki. Laka to jest ciekła żywica sumaka lakowego, zwanego też oparzeńcem, bo niestety ta żywica działa drażniąco bardzo na skórę. Więc należy unikać kontaktu ze skórą. W każdym razie z tej laki wytwarzano właśnie z cieczy przedmioty domowe, do takiego codziennego użytku, albo ozdobne, jak widać. Po prostu sobie ta laka tak zastygała, twardniała, tworząc, właśnie umożliwiając, umożliwiając właśnie wytwarzanie takich przedmiotów codziennego, czy tam ozdobne. Czy tam przedmioty ozdobne? Najstarsze takie przedmioty, właśnie wykonane z laki, mają około 6000 lat, czyli są znane, były wytwarzane wcześniej, zanim ludzie nauczyli się posługiwać jakimkolwiek metalem. No i przy okazji są starsze od wielkich piramid egipskich. No dobrze, ale teraz pytanie, a jeszcze nie pytanie, bo ta technika została zapomniana. Na długi czas, ale odrodziła się w okresie średniowiecza. Od laki też pochodzi nazwa lakier. No i do dzisiaj jest, jest właśnie z laki wytwarzane są przedmioty. Teraz pytanie, dlaczego ludzie wykorzystywali akurat te lakę? Co tam jest w tym szczególnego? No ale oprócz laki wytwarzali też właśnie farby olejne. Do dzisiaj zresztą są wykorzystywane. Nie wiadomo kiedy. Roz, zaczęło się w ogóle używanie takich farm olejnych ich wytwarzanie. W każdym razie musiało to być też dawno. I teraz zobaczmy na to, że dlaczego do produkcji farb używano olejów roślinnych. Gdybyśmy poszli na przykład do lasu i popatrzyli na zwłaszcza jakieś tam iglaste drzewa, to one często właśnie sączą gdzieś żywice. Ta żywica pełni taką trochę rolę jak krew w przypadku zranienia prawda, jakiegoś zwierzęcia, że krzepnie i tworzy strób. No to podobną rolę pełni właśnie żywica, że ona zalewa te rany i po prostu odcina, odcina od wpływów prawda, środowiska to miejsce zranienia. Po prostu ona sobie tak... Tworzy taki strób. I właśnie bursztyn to jest nic innego jak taka właśnie zastygnięta, zestalona żywica. Tu akurat taki błękitny z rejonu karajów. Pytanie, dlaczego żywica drzew schnie i twardnieje, a może po prostu krzepnie? Albo na przykład takie ciecze jak olej lniany czy orzechowy, znane też. Europie od dawna, albo bardziej tak w stronę Azji Tungowy czy Makowy, wysychają i tworzą powłokę na właśnie pokrytej powierzchni. Dlaczego to się tak dzieje? No bo takie schnięcie żywic i olejów, to pytanie, czy to jest tak, jakbyśmy suszyli na przykład pranie albo podłogę mokrą, że odparowuje woda, albo jakiś roztwór soli na przykład pozostawili, w wodzie, no to jak woda z niego odparuje, no to też będzie, że tak powiem, sucha sól nam pozostanie, czy to chodzi o takie wysychanie? A może to jest jednak coś innego? No i zobaczmy, żywica robi się twarda i sucha w dotyku, ale właśnie ciągle jest to pytanie, czy to jest takie wysychanie, jakbyśmy na przykład suszyli pranie albo na przykład mokre drewno? I tak samo z olejami. Czy coś z tych olejów odparowuje? I pozostaje jakaś właśnie nielotna pozostałość, która była w tej lotnej cieczy, która by miała odparować, właśnie opuścić ten układ, i pozostałoby nam to, co było nielotne. No nie za bardzo, bo w takim oleju nie za bardzo są lotne składniki. No to pytanie, co się dzieje? I teraz przechodzimy do takiego małego sedna. Że związki chemiczne możemy sobie podzielić na mało cząsteczkowe. Oczywiście tutaj ten siarczan 6 sodu jest związkiem jonowym, a nie cząsteczkowym, ale przymiotnik cząsteczkowy jest używany w trochę innym znaczeniu niż samo słowo cząsteczka, no bo cząsteczka ma określone znaczenie, a przymiotnik cząsteczkowy ma szersze. Stąd też na przykład równanie w postaci cząsteczkowej, gdzie nie ma cząsteczek, na przykład dwie jonowe sole sobie reagują, strąca się jakiś osad, tak. Powstają też dwie nowe sole, to przecież mówimy, że jest to postać cząsteczkowa, a przecież nie ma tam cząsteczek. No i generalnie też możemy mówić o związkach wielkocząsteczkowych albo makrocząsteczkowych. Pracuję właśnie w instytucie, który ma w nazwie makrocząsteczkowe, słowo makrocząsteczkowe, więc akurat no jest to słowo takie używane przez chemików. Tu należą na przykład białka i inne polimery, sieci kowalencyjne typu SI. O dwa. Samo słowo makrocząsteczka, no jest to po prostu bardzo duża cząsteczka, i pojęcie często jest używane jako synonim cząsteczki polimeru, chociaż nie zawsze to jest równoznaczne z cząsteczką polimeru. Wracając do szkoły, to często się tak uczymy, że na przykład monomery, jak tak sobie je ładnie narysujemy koło siebie, że pękają te pojedyncze, te podwójne wiązania i tworzą się nowe pomiędzy tymi cząsteczkami monomeru. Tu mamy cząsteczkę monomeru. Niestety o tym należy zapomnieć, bo polimeryzacja nie polega na pękaniu wiązań podwójnych, cokolwiek by to miało magicznego oznaczać. Ja tutaj przedstawię tylko jeden taki taką przykładową reakcję polimeryzacji, mianowicie na przykładzie tak zwanej anionowej polimeryzacji żyjącej w tym przypadku, bo generalnie reakcje polimeryzacji tej właśnie, zwłaszcza addycyjnej, są zazwyczaj inicjowane albo katalizowane. I gdybyśmy sobie wzięli na przykład taki butylolit, jest to związek, co prawda, kowalencyjny bardziej niż jonowy, ale bardzo silnie mamy to układ spolaryzowany, stąd też zresztą z zdolnością dysocjacji, stąd też często jest to zapisywane w postaci właśnie takiego, takiej budowy jonowej. No, dużego błędu tutaj nie robimy. Gdybyśmy mieli jeden taki anion, na przykład w jakimś tam układzie, i styren, ale tego styrenu byłoby tysiąc cząsteczek, no to w wyniku ataku właśnie wolnej pary elektronowej, muszę sobie piórko uruchomić, tu mamy wolną parę elektronową, o tutaj, w wyniku ataku tej wolnej pary na atom węgla zostaną, zostają zepchnięte. Elektrony tutaj wiążące z jednego z tych wiązań właśnie na ten atom węgla. A zatem, a zatem powstaje nam nowe wiązanie węgiel-węgiel tutaj, a tutaj mamy znowu wolną parę elektronową. No i oczywiście ładunek ujemny, bo nic w przyrodzie nie ginie. Jeżeli anion się przyłączył do czegoś obojętnego, to musiał powstać większy anion. Ciągle mamy gdzieś nadmiar tego jednego elektronu. Stąd też właśnie mamy taki większy anion, większy anion. I teraz zwróćmy uwagę, że przed aktem reakcji było 1000 cząsteczek styrenu, jeden anion, po reakcji jeden anion tylko większy i 999 cząsteczek styrenu. Charakterystyczną właśnie cechą polimeryzacji jest to, że produkt posiada taką samą grupę funkcyjną jak substrat. A to oznacza, że możliwe jest powtórzenie tej reakcji wiele razy. Bo ciągle jest taka sama grupa funkcyjna. I teraz zobaczmy. Mamy tych 999 cząsteczek styrenu, ale ten nasz większy anion może powtórzyć się to wszystko i powstać większy anion. I powstać większy anion, w wyniku czego zostanie nam 998 cząsteczek styrenu jeszcze w układzie do wykorzystania. Więc się ten proces znowu może powtórzyć i gdyby się tak powtórzył do końca, to by nam powstał właśnie polimer, który byłby zbudowany z tysiąca właśnie merów. No ja tutaj ten ostatni, ponieważ tam jest ładunek ujemny na końcu, to narysowałem osobno. W każdym razie tu mamy jedną z grup końcowych. Tutaj mamy też taką grupę końcową, ale przy okazji ta grupa końcowa ma tak zwane centrum aktywne, no bo to ciągle jest w stanie przyłączyć kolejną cząsteczkę monomeru. To jest ogólnie jest to przykładem polimeryzacji addycyjnej ze wzrostem łańcuchowym. W takim układzie monomery są obecne przez cały czas trwania reakcji, no aż po prostu się wyczerpią, bo to sobie tak rosną te łańcuchy, przyłączając pojedyncze cząsteczki monomerów. To jest tak zwany układ żyjący, znaczy ja tutaj mówię o układzie żyjącym, czyli takiej sytuacji, gdzie to centrum aktywne, no, nie ma za bardzo z czym przereagować, co by nam spowodowało, że ten łańcuch zostałby zakończony. Czyli mogli gdyby nam się monomer wyczerpał, moglibyśmy za miesiąc dodać następnej porcji, tylko odpowiednio, odpowiednią czystość zachowując, odpowiednie warunki, żeby na przykład tlen tam się nie dostał, czy jakieś, jakieś tam na przykład woda, albo inne tego typu związki i i po prostu, po prostu to by sobie polimeryzowało dalej, i te łańcuchy rosłyby coraz dłuższe. Natomiast zazwyczaj jest tak, że taką polimeryzację się właśnie zakończa, czyli te, brzydko mówiąc, zabija się te aktywne centra. Na przykład, gdybyśmy tam dodali troszeczkę metanolu, no to w wyniku reakcji kwas zasada po prostu zostaje przeniesiony proton z metanolu na ten ujemny, nienaładowany atom węgla. I tworzy się już taki nieaktywny, zakończony łańcuch polimerowy. No i oczywiście musi w tym przypadku, jeżeli uczyliśmy metanolu, to powstać przy okazji metanolan litu. No dobrze, ale teraz zobaczmy. Gdybyśmy wzięli tylko jeden monomer, no to możemy otrzymać tak zwany homopolimer. Na przykład polietylen, ale też celuloza to są właśnie przykłady tych homopolimerów. Ale gdybyśmy już wzięli do reakcji no, dwa monomery, no to możemy otrzymać tak zwane kopolimery. W tym przypadku bipolimery, no bo możemy jeszcze mieć więcej monomerów niż tylko dwa. Moglibyśmy wziąć trzy na przykład, nie? To jest tak zwany terpolimer. No ale teraz nieważne, w każdym razie możemy otrzymać taki losowy, bezładny, naprzemienny, też jest możliwe do otrzymania, szczepione, ale też na przykład blokowe. Blokowe można też otrzymać właśnie kopolimery. To nie są wszystkie typy. Ja tutaj tylko tak podaję dla przykładu, informacyjnie, ale właśnie naturalnie występującym takim kopolimerem blokowym, białkowym jest nić pajęcza. Wracając do tych syntetycznych, właśnie takich prostych polimerów typu jakiś tam polieten, polipropen, czyli polietylen-polipropylen. Foliówki przede wszystkim, to w ciele stałym one tworzą przede wszystkim poplątane łańcuchy. Owszem, mogą się też te łańcuchy układać, ich fragmenty tak regularnie, tworząc takie właśnie mikrofazy krystaliczne, no ale generalnie mamy tam raczej takie poplątane łańcuchy niż, niż specjalne uporządkowanie. Generalnie większość to jest taka faza amorficzna. I Gdybyśmy taki polimer rozpuścili w jakimś tam na przykład chloroformie czy, czy benzenie, toluenie, w jakimś tam innym węglowodorze, to te łańcuchy się po prostu wysłupują z tej, z, tej, z tej splątanej sieci i, i po prostu tworzą kłębki statystyczne. W roztworze po prostu sobie mogą istnieć jako tak zwane kłębki statystyczne, ale teraz pytanie, a czy to są... Kryształy kowalencyjne. No nie przypadkiem o tym teraz mówię. No zobaczmy. Jak popatrzymy na przykład na łańcuch białka, na przykład lizozym, 129 reszt aminokwasów, merów. No to jest to taka struktura dodatkowo jeszcze stabilizowana mostkami siarczkowymi. Generalnie białka mają taką tendencję, że ze względu na tworzenie wiązań wodorowych, jakichś tam mostków siarczkowych, to po prostu. Ten, te, te, ten łańcuch jest pozwijany w odpowiednią formę i na przykład takie białko tworzy sobie kryształ. Tu mamy na zdjęciu kryształ lizozymu, ale pytanie, czy to są kryształy kowalencyjne? No zobaczmy. Tutaj na górnym zdjęciu mamy przykład kryształu kowalencyjnego. W krysztale kowalencyjnym, kowalencyjnym atomy są. Poukładane w określonym porządku, także każdy wiąże się z jakimś tam każdym i cały kryształ stanowi jedną wielką cząsteczkę. Jedna wielka cząsteczka to jest nasz właśnie kryształ. Nie ma prostych cząsteczek SiO2, tak jak w przypadku CO2, tylko po prostu jest, kryształ jest jedną wielką cząsteczką. Ale te sieci kowalencyjne możemy podzielić na dwa typy. Krystaliczne, czyli właśnie kryształy kowalencyjne, ale też możemy mieć. Amorficzne sieci kowalencyjne, które jest po prostu różnią się tym, że są te atomy połączone też, prawda, tam tworząc jedną wielką cząsteczkę, ale w sposób taki nieuporządkowany w przestrzeni. Taki właśnie nieuporządkowany. Ale jedno i drugie to jest przykładem sieci kowalencyjnej, że nie ma prostych cząsteczek, tylko cały nasz układ, cały nasz obiekt jest jedną wielką cząsteczką. No dobrze, i teraz zobaczmy. Mamy tutaj dwa przykłady sieci kowalencyjnych. Krystaliczną, czyli kryształ kowalencyjny, ale też mamy amorficzną, czyli bezpostaciową formę SiO2. Jedno i drugie to jest układ kowalencyjny, sieć kowalencyjna. Skład SIO2, temperatura topnienia około 1700, wyższą ma właśnie ten, ta forma krystaliczna, no bo jest bardziej uporządkowana zawsze te bardziej uporządkowane mają wyższą. Amorficzna ma troszkę niższą rozpuszczalność nie rozpuszczają się w żadnych cieczach. Przeprowadzenie do roztworu takiego SIO2 jest możliwe tylko na drodze reakcji chemicznej. Ale wtedy to oznacza, że jakbym sobie odparował taki roztwór reakcji, to już nie odzyskam tego SiO2, bo zaszła reakcja chemiczna. To jest dosyć typowe dla sieci kowalencyjnych. No dobrze, ale zobaczmy sobie teraz na to w ten sposób. Wracając do naszego lizozymu. Czy to są kryształy kowalencyjne? No to zobaczmy na ten lizozym. Temperatura topnienia około 72 stopnie. Celsjusza, rozpuszczalny w wodzie na, na, na zasadzie fizycznej. To on nie ulega reakcji z wodą, tylko po prostu się w niej rozpuszcza fizycznie i odparowując wodę moglibyśmy ten lizozym spokojnie sobie odzyskać. Bo to nie jest kryształ kowalencyjny. Jest zbudowany z makrocząsteczek, ale nie jest to kryształ kowalencyjny, bo musiałby być ten kryształ jedną wielką cząsteczką, a tak nie jest. Zobaczmy na przykład dalej polipropen, rozpuszczalny w węglowodorach aromatycznych, chloroformie i tym podobnych, albo na przykład taki polialkohol winylowy, to jest z kolei rozpuszczalny w wodzie, całkiem dobrze się rozpuszcza w wodzie, syntetyczny polimer rozpuszczalny w wodzie, no to jest, to się rzadko zdarza wśród tych syntetycznych, żeby się dobrze w wodzie rozpuszczały, a ten akurat tak. W każdym razie te zjawiska są możliwe, ponieważ ta makromolekularna budowa to umożliwia wysupływanie się tych łańcuchów, podczas gdy makromolekularna budowa to nie jest równoznaczne z siecią kowalencyjną, bo sieć to ma, no przecież mamy łańcuchy polimerowe, a nie sieci polimerowe tutaj. Po prostu, żeby była sieć, to muszą być przynajmniej dwa wymiary, a tu mamy jeden. I mogą się te łańcuchy wysu wysupływać. Taki, taki obiekt to nie jest zbudowany z jednej wielkiej cząsteczki, nie jest jedną wielką cząsteczką, tylko z wielu właśnie makrocząsteczek. W przeciwieństwie do na przykład takiego kryształu SiO2, czy ogólnie jakiegoś tam bezpostaciowego ciała zbudowanego z SiO2, który jest jedną wielką cząsteczką. To nie jest to. No dobrze. Tutaj takie nawiązuję do takiego właśnie zadania z zeszłorocznej matury UJ. I ja się nie zgadzam z tą odpowiedzią, że ten walentynit, typ kryształu, to jest kowalencyjny, bo on jest zbudowany z makrocząsteczek łańcuchowych. To nie jest jedna wielka cząsteczka, tylko zwykły kryształ tworzony przez polimer. A to nie jest też zjawisko jakieś całkiem abstrakcyjne, żeby polimery tworzyły kryształy, bo tworzą. Potraf mają takie zdolności, a po drugie nikt ich nie zalicza do kryształów kowalencyjnych. Ja się z tym nie zgadzam i zaraz to jeszcze udowodnię. Zobaczmy na przykład, że taki SO3 ma także budowę polimeryczną albo CRO3. Czy ktokolwiek kiedyś słyszał w szkole, że, że SO3 ma budowę kryształu kowalencyjnego. Raczej byśmy się do tym dowiadywali chociażby w szkole. I tak samo ten makrocząsteczkowy, makrocząsteczkowy, czyli, czyli, czyli ten, ten właśnie walentynit, ten, ten tlenek antymonu 3, jest, ma budowę polimeryczną, ale to nie jest kryształ kowalencyjny, bo to nie jest układ dwuwymiarowy. Ja się zgodzę z tym, że na przykład grafen to już jest sieć, no bo ma dwa wymiary. Podczas gdy łańcuch, na przykład taki długi łańcuch pierścieni prosty, prosty łańcuch pierścieni skondensowanych pierścieni aromatycznych no to nie jest kryształ kowalencyjny bo to ciągle będzie miało będzie zbudowane z dużych cząsteczek ale nie będzie to kryształ kowalencyjny ale czy polimery mogą tworzyć sieci kowalencyjne? Tak, mogą tworzyć, ale w pewnych przypadkach to nie jest sieć kowalencyjna. To możemy sobie Rozpuścić, prawda, w jakimś tam odpowiednim rozpuszczalniku i tak dalej. To się może w ogóle stopić, jak to podgrzejemy. Natomiast można wytworzyć mostki różne pomiędzy łańcuchami, tak żeby te łańcuchy po prostu szczepić w całość. Zrobić z tego jedną wielką cząsteczkę. I to się nazywa sieciowanie polimerów. Taki polimer, właśnie usieciowany, jest siecią kowalencyjną. No w tym przypadku to, to, co tu widzimy, będzie to sieć oczywiście amorficzna, ale będzie to sieć kowalencyjna. Stanie się to w ogóle nierozpuszczalne, może napęcznieć, ale będzie nierozpuszczalne. Vulkanizacja opon polega właśnie na wytworzeniu mostków siarczkowych czy tam w ogóle polisiarczkowych, niekoniecznie akurat dzi, pomiędzy różnymi łańcuchami kauczuku. I to się robi akurat po etapie polimeryzacji. W, w każdym razie wulkanizacja polega na tym, że, że się łańcuchy wytwarzają pomiędzy nimi mostki, i w wyniku tego żaden z tych łańcuchów nie może już się uwolnić z tej sieci, bo jest elementem jednej wielkiej cząsteczki. I taka opona samochodowa, tu specjalnie znalazłem takie wielkie. Opona samochodowa to jest jedna wielka cząsteczka, przynajmniej jeżeli chodzi o tę matrycę polimerową, bo tam wiadomo są też różne dodatki, napełniacze i tak dalej, ale generalnie jest to jedna wielka cząsteczka, jeżeli chodzi, patrząc od strony tego polimeru. Można to również na etapie polimeryzacji właśnie otrzymywać usieciowane polimery, na przykład... Używając, to jest bardzo często, pospo, bardzo często używany związek, taki 14 benzen. Pytanie dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj dwa wiązania podwójne, zdolne do polimeryzacji. I jedno z nich może, prawda, w jeden łańcuch się wbudować, a drugie w zupełnie inny. I będziemy mieć dwa łańcuchy spojone ze sobą właśnie takim pierścieniem aromatycznym. Tak, tym mostkiem będzie właśnie pierścień aromatyczny. Więc. W wyniku tego, właśnie, że co któraś jednostka to będzie właśnie taki, taka jednostka tego Divinello benzenu, no to co jakiś czas będzie jeden łańcuch spięty z jakimś innym łańcuchem. I w wyniku właśnie tego sieciowania powstaje sieć kowalencyjna. Czyli polimer usieciowany w tym przypadku. No dobrze, tak tylko sobie przypomnę ten slajd, tylko go tutaj szybciutko przypomnę i przejdziemy dalej. No bo jakimi metodami prowadzi się polimeryzację związków właśnie z ugrupowaniami tymi właśnie wiązaniami podwójnymi węgiel-węgiel. No i już mówiliśmy o, o inicjowaniu anionowym, tym butylolit jako inicjator anionowy, może być też kationowo. Wtedy centrum aktywne jest kationem rodnikowo, kiedy centrum aktywne będzie rodnikiem, ale też mogą to być procesy katalizowane. Tlen inicjuje Wiele reakcji rodnikowych. Dlaczego? Dlatego, że sam jest dwurodnikiem. Tam, tam tak naprawdę nie ma wiązania podwójnego OO, jak się rysuje często w szkole, tylko jest wiązanie pojedyncze i niesparowane elektrony. Każdy atom tlenu w cząsteczce ma po jednym niesparowanym elektronie. W stanie podstawowym. I teraz zobaczmy sobie na to, że gdyby zobaczymy na te żywice, to co to takiego jest? W żywicy. Są obecne węglowodory nienasycone. Jest ich tam więcej, ja tu podałem dla przykładu po prostu takie dosyć pospolite pineny. W każdym razie jest ich dosyć dużo i pod wpływem tlenu z powietrza zachodzi po prostu polimeryzacja rodnikowa. Zachodzi sobie ta polimeryzacja i w wyniku tego właśnie otrzymujemy no, polimer. Tak samo oleje, Roślinne, które zawierają kwasy nienasycone, albo ich estry, albo wolne kwasy też tam mogą być. I zwróćmy uwagę, na przykład kwas oleinowy, no to jedno wiązanie podwójne, ale już na przykład linolowy, linolowy są już dwa, a w linolenowym aż trzy w jednej cząsteczce. A zatem pod wpływem tlenu z powietrza właśnie możliwa jest polimeryzacja. Plus sieciowanie. No bo jeżeli, prawda, na przykład gdybyśmy wzięli na przykład cząsteczkę takiego, takiego, takiego estru gliceryny i kwasu oleinowego, no to każda taka cząsteczka takiego estru będzie mieć trzy wiązania podwójne, bo będą trzy reszty kwasowe tego kwasu oleinowego. No to jest możliwa nie tylko polimeryzacja, ale jeszcze przy okazji od razu też sieciowanie. Więc powstaje taka dosyć skomplikowana sieć. Kowalencyjne. I to jest właśnie to wysychanie oleju. Te procesy są katalizowane dodatkowo przez solę niektórych metali ciężkich. No, kiedyś stosowano namiętnie do tego właśnie związki ołowiu, potem kobaltu jako taka lżejsza alternatywa. No, kobalt to też takie taka, taka niezadobre rozwiązanie. No, szuka się troszeczkę też innych mangan, się też teraz stosuje. W każdym razie. W każdym razie, w każdym razie, no przyspiesza nam to, bo nie wszystkie oleje schną, że tak powiem, no szybko. Więc Mogłoby się tak zdarzyć w przypadku niektórych, właśnie w przypadku niektórych, na przykład, jakichś tam olejów czy, czy, czy farb tak zwanych alkidowych, że na przykład ławka słaby przez miesiąc albo dłużej zależy od tego, po prostu jaki olej był użyty, albo jaka żywica alkidowa była użyta do produkcji tej farby. No a tak to mamy to na przykład następnego dnia suche. Jedne oleje są szybciej, inne, inne po prostu wolniej, więc dodaje się tam też zazwyczaj tych. No dobrze, ale zobaczmy troszeczkę na trwałość polimerów. Generalnie możemy je podzielić na takie, które tej biodegradacji nie ulegają, czyli bardzo, bardzo długo będą sobie w środowisku leżeć, jeżeli po prostu je sobie gdzieś tam wyrzucimy, i biodegradowalne, czyli takie, które no szybko albo w miarę szybko się po prostu no ulegają tej degradacji. Do takich niebiodegradowalnych zaliczamy właśnie różne poliwęglowodory, wodory jak polietylen, polipropylen, niektóre poliestry, no aromatyczne na przykład, poliestry, jak ten polietylenotereftan, z którego są robione butelki na wodę gazowaną, no to też go zaliczamy do niebiodegradowalnych. Ale takie alifatyczne poliestry są raczej biodegradowalne, jakieś tam poliwęglany, poliamidy, no białka należą do poliamidów i ten podobne, celulozę by tu można było też prawda, wpisać, to są akurat biodegradowalne. I teraz pytanie, dlaczego bursztyn przetrwał miliony lat? No bo właśnie z tego powodu, że mamy tutaj takie monomery, które prowadzą do polimerów, Właściwie tych niebiodegradowalnych. Więc jeżeli, jeżeli ten bursztyn dobrze trafił na niezbyt jakieś agresywne środowisko, które by powodowało jakieś tam reakcje utleniania i degradacji tych łańcuchów, to po prostu on sobie mógł przetrwać właśnie te miliony lat. No i teraz pytanie, oczywiście, to tak troszeczkę na wyrost. Czy za 20 milionów lat to, co tu widzimy na tym zdjęciu, to będzie, to będzie właśnie kopalnia bursztynu. Oczywiście to tak troszeczkę na wyrost, mam nadzieję, że tak nie będzie, że się tych śmieci nam kiedyś uda pozbyć i że to tutaj znalazłem jakieś tam taką prawdę, że dzieci gdzieś w przedszkolu zrobiły jakieś tam ozdoby właśnie z nakrętek i tym podobnych, że to nie będzie taka biżuteria bursztynowa przyszłości. No. Przechodząc tak troszeczkę do spraw bardziej przyziemnych, w grudniu 2021 roku się serwisy różne rozpisały o tym, że no dwójka uczniów, tam 16-letnich z Jastrzębia Zdroju, no pytanie czy rozwiązała problem plastiku. Bardzo dobrze, że oni się tym zajęli, że dołożyli tutaj tę cegiełkę, ale napisano o nich tak jakby rozwiązali problem i było to cudowne rozwiązanie. Zobaczmy na to, bo było to opisane, że to był ich w ogóle pomysł, że odkryli i tak dalej. No nie zupełnie, bo zobaczmy, że co my tutaj mamy: że cztery lata wcześniej, na przykład, nawet ponad, już były takie doniesienia, bo były, pojawiły się właśnie wtedy te pierwsze badania wykonane za granicą, że pewna gąsienica trawi plastik i potrafi się nim żywić. No, oni tutaj po prostu i bardzo dobrze, że to zrobili, bo nie chcę im tutaj, że tak powiem, w żaden sposób ubliżyć, tylko chcę po prostu sprowadzić te newsy na ziemię, że po prostu dołożyli cegiełkę, w jakich warunkach i tak dalej te gąsienice się tym plastikiem żywią. Chodzi tutaj o właśnie barciaka większego, którego, go, znaczy on jest ogólnie szkodnikiem w pszczelarstwie, no bo jego gąsienice żywią się woskiem pszczelim, co prowadzi do właśnie umierania czerwi pszczół. Niestety, więc, więc jest to poważny szkodnik też czasami w pszczelarstwie. Ale też odkryto, że gąsienice są w stanie zjadać pewne ilości polietylenu. I pytanie, czy to jest sposób na usunięcie stert plastiku. To zadajmy sobie teraz pytanie, patrząc na to zdjęcie, dlaczego te ćmy nie zaczęły się mnożyć na wysypiskach śmieci? Przecież skoro plastik im smakuje, to mają go tam znacznie więcej niż tego wosku pszczelego. No więc dlaczego się nie przeniosły z uli na wysypiska śmieci? Dlaczego tam nie ma chmartych ciem? No właśnie dlatego, że podstawą diety jest ciągle ten wosk pszczeli, a larwy zjadają po prostu plastik tylko wtedy, gdy mają odpowiednio duży dostęp do tego wosku. Że tak powiem, na deser zjadają pewne ilości plastiku, ale ciągle zjadają więcej wosku niż plastiku. Tutaj, tak jeszcze, myślę, że to dosyć znany mem części ludzi, właśnie jak są, jak są w mediach, prawda, jak się ra, 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 raportuje doniesienia naukowe. No, ja się akurat z tym zgadzam. Ale przejdźmy dalej. Jeżeli mamy w domu formalinę albo widzieliśmy gdziekolwiek formalinę, to na dnie butelki lubi się gromadzić taki biały osad. No pytanie: co to tam się dzieje z tą formaliną? Otóż formalina, to znaczy formalina, formaldehyd, reaguje z wodą odwracalnie. Tu zrobiłem strzałkę w jedną stronę, ale jest to właściwie odwracalna reakcja, tworząc właśnie taki metanodiol. Ale ten metanodiol może reagować z kolejną, tam ulegać addycji do kolejnej cząsteczki, do kolejnej cząsteczki właśnie tego formaldehydu, i tworzy się taki większy diol, jak widać. I jeżeli się ten proces powtórzy, bo ciągle tam mamy na końcach te grupy OH, no to otrzymujemy właśnie taki polimer. To jest tak zwany poliformaldehyd albo polioksymetylen, z którego się robi takie właśnie klipsy, klipsy do na przykład spinania aparatury laboratoryjnej, żeby nam się to nie rozpadło. Ale dobra, a zobaczmy sobie na reakcję SO3 z wodą. Mianowicie no wiemy, że powstaje H2SO4. Ok. A czy ta reakcja zachodzi? No, część osób powie, że nie, no, bo tlenek kwasowy z kwasem, no tak nie za bardzo, nie? Ale no, no dobrze, ale niekoniecznie. A co to jest oleum? To tak naprawdę tworzy się tam kwas D-siarkowy w wyniku właśnie tej reakcji adycji. W wyniku takiej reakcji adycji, ale zobaczmy, że w wyniku reakcji adycji znowu powstaje coś, co ma grupy OH na końcu, więc ten proces się może powtórzyć z jeszcze jedną cząsteczką SO3, więc powstanie taki kwas trisiarkowy. Więc gdybyśmy sobie wzięli na przykład. Wodę zmieszali i, i ten SO3 w stosunku 1 do 1000, no to teoretycznie otrzymamy takie łańcuchy o długości tysiąca jednostek merycznych. Oczywiście nie znaczy, że wszystkie będą równe, tylko po prostu średnia długość tego łańcucha to będzie 1000, 1000 tych jednostek. To będzie kwas polisiarkowy. Po prostu taki nasz SO3 w obecności wilgoci. Śladów wilgoci przechodzi właśnie z odmiany gamma, właśnie w odmiany beta i alfa. To są, to są związki będące tak naprawdę kwasami polisiarkowymi o przybliżonej, przybliżonym wzorze, właśnie SO3. No bo zobaczmy, że jeżeli tam tylko dochodzi, dochodzą te końcowe atomy wodoru, no to, no to jak to sobie napiszemy, no to ciągle nam wyjdzie, że to w przybliżeniu jest SO3. Dwa i jest tutaj też taka możliwość, że, że pomiędzy tymi łańcuchami utworzą się właśnie mostki, i wtedy właśnie ten SO3, te kwasy polisiarkowe, są w stanie utworzyć właśnie kryształ kowalencyjny. Też jest taka możliwość, ale dopiero jak się to usieciuje. Wracając do tego naszego, naszego pytania z początku, tak się składa, że atomy tlenu i węgla są zbliżonych rozmiarów. I chętnie tworzą wiązania podwójne. Stąd też możliwe jest, możliwe jest istnienie takiej prostej cząsteczki CO2, czy tam prostego anionu CO2, CO3. Ale jak sytuacja się komplikuje w przypadku SO2, gdzie atomy tlenu i krzemu no znacznie się różnią rozmiarami i Utworzenie wiązania podwójnego jest właściwie niemożliwe z tego powodu, że no te orbitale niespecjalnie mogą się dopasować bocznie ze względu na różne rozmiary? Czołowe nakładanie to nie ma specjalnego problemu, ale z bocznym już jest. A zatem ten wzór jest niepoprawny, bo nie ma wiązania SIO podwójnego. A skoro go nie ma, no to jaki wzór strukturalny mają na przykład takie związki? Jak to wygląda od środka? No, zobaczmy, gdybyśmy wzięli tak, taki, taką właśnie sieć kowalencyjną, nieważne czy to będzie kryształ, czy coś amorficznego, i w wyniku reakcji z wodnym roztworem NaOH i tak dalej, tam po jakimś tam czasie, bo to nie idzie sobie tak szybko, otrzymuje się właśnie taki makroanion, taki właśnie makroanion. Zobaczcie, że ten anion jest polimerem. Po prostu, ze względu na to, że nie może istnieć wiązanie podwójne, to muszą być zachowane mostki tlenowe pomiędzy atomami krzemu. I to nie jest taki sobie właśnie Na2SIO3, bo to jest tak naprawdę polimer. I ten wzór Na2SIO3 to jest tak naprawdę wzór empiryczny, a nie wzór rzeczywisty. No tak się czasami zdarza, że posługujemy się wzorem empirycznym, nawet o tym nie wiedząc. No, często właśnie o tym nie wiemy. No w przypadku SIO2 to powiedzmy, że każdy wie, nawet na etapie szkolnym, prawie każdy, natomiast tak w pozostałych przypadkach to już tak, no, niekoniecznie. W każdym razie, w przybliżeniu, to jest ciągle ten wzór Na2SIO3, czyli empirycznie to by wychodziło, że to, to ten wzór empiryczny, którym się posługujemy, no to właśnie nas tak lubi wprowadzać w błąd, nie? że tam są te proste, proste aniony SO3-, 2 a to wcale nie jest takie proste. Jeżeli tam będziemy wprowadzać nadal właśnie zasadę, to ten łańcuch zostanie pocięty i dopiero wtedy powstaną proste łańcuchy. Tylko że tu już wtedy musi być proste, proste przepraszam, nie, nie łańcuchy, tylko właśnie aniony. Tylko tutaj zwróćcie uwagę, że teraz już musi być ten anion czteroujemny. żeby się pozbyć tego mostka tlenowego, to, to dopiero wtedy, kiedy, kiedy każdy atom tlenu jest związany jonowo z kationem właśnie sodu. Natomiast w pozostałych przypadkach no nie ma możliwości za bardzo utworzenia takiego prostego anionu. No dobrze, zobaczmy sobie teraz tak troszeczkę jeszcze na recykling i kierunki rozwoju, czy tam ekologię. Otóż światowa wielkość produkcji tworzyw sztucznych w czasie jednego roku kalendarzowego. W 1950 roku światowa produkcja około 1,5 miliona ton. Natomiast w, 2000, w 2021 roku 391 milionów ton i skala produkcji ciągle wzrasta, no bo ludzi jest coraz więcej na świecie, a po drugie kraje się rozwijają, to mają też coraz większe potrzeby. Więc ta produkcja nadal szybko rośnie i kto wie, być może nawet w tym roku już przekroczy, przekroczy właśnie. Tam się szacuje, że niedługo ma przekroczyć 500 milionów ton, więc być może już nawet w tym roku, być może za kilka lat, w każdym razie ciągle skala produkcji wzrasta. No i co oczywiście związane jest z tym, że no mamy problem ze śmieciami, rosnącymi górami, tych śmieci. No bo jeżeli to są trwałe polimery, Niebiodegradowalne, to po prostu ich w tym środowisku przybywa. No Jeżeli chodzi o taki recykling, no to oczywiście można je powtórnie wykorzystywać, wykorzystywać, próbować z nich coś zrobić na nowo, ale jest to proces dosyć drogi i nie zawsze niestety ekologiczny. W pewnych przypadkach jest, no niestety nie wszystko da się tak zrobić, żeby było wykorzystać jeszcze raz i żeby to przy okazji było ekologiczne, no to pytanie, a może to spalać, odzyskać tę energię po prostu w nich zawartą, użyć je jako paliwo? Zastąp, można oczywiście zastępować tworzywa niebiodegradowalne biodegradowalnymi, ale no pytanie, czy zawsze dobrze robimy? Czy zawsze dobrze robimy? No bo jaka jest tego cena i ekologia? To nie tylko chodzi o to, żeby to nie leżało w środowisku, ale co trzeba zrobić, żeby to wyprodukować? To też trzeba brać pod uwagę. Jakie będzie zużycie energii, surowców i tak dalej, ścieków, ile wygenerujemy. I to też trzeba brać pod uwagę w ogólnym rozrachunku, czy aby, czy aby nie zrobimy czegoś gorzej zamiast lepiej. No i taki najbardziej perspektywiczny kierunek na tę chwilę to jest rozwój w kierunku właśnie depolimeryzacji i odzysku monomerów. A jeśli nie monomerów, to jakichś innych cennych, mało cząsteczkowych związków i podobne ich wykorzystanie. I podobne, ponowne ich właśnie wykorzystanie. No dobrze, taka kampania była, żeby nie używać plastiku. No to co, jak nie plastik? No to papier. Tylko, że to wcale nie jest wyjście, bo kampania przeciwko używaniu właśnie toreb plastikowych spowodowała nasilone wycinki lasów w wielu krajach, no bo z kolei wzrosła konieczność, Prawda? Większej produkcji toreb papierowych. Ale to nie jest wyjście. To nie jest wyjście, jeżeli stryjek zamienił się kierkę na kijek. To wcale nie jest bardziej ekologiczne, pomimo tego, że na wielu takich torbach tak pisze, znaczy jest napisane. Dwa, nie dawajmy się nabrać na to, że kranówka, którą nam ktoś wpycha w butelce plastikowej, to jest zdrowsza woda i lepsza od tej wodociągowej. Teraz się dużo mówi o mikroplastiku. No, mikroplastik jest obecny na przykład w takiej wodzie butelkowanej. No, moja ciotka przestała niedawno pić wodę butelkowaną, chyba właśnie dlatego, że się o tym dowiedziała. No to zresztą bardzo dobrze, ja wody butelkowanej nie kupuję wcale i się z tego cieszę. Dwa, no, ludzie narzekają na ten mikroplastik, a skąd on się bierze? A jak wyrzucamy śmieci byle gdzie, to przepraszam, ale zwiększamy powierzchnię ekspozycji tych śmieci na czynniki środowiska, na jakieś tam procesy degradacji, powolnej takiej właśnie degradacji mechanicznej przede wszystkim też i generujemy właśnie powstawanie tych cząstek, przy okazji sami nie dbając o to, nie dbając przede wszystkim o tę planetę, no bo gromadzić je w jednym miejscu co zmniejsza nam te powierzchnie oddziaływania ze środowiskiem, jest lepiej niż je rzucać po prostu byle gdzie, już pomijając walory, walory prawda, jakieś tam, jakieś tam estetyczne, no to przede wszystkim no, sami bierzemy w tym udział, świecąc byle gdzie no i przede wszystkim nakręcając produkcję, używając materiałów na przykład jednorazowych. Sama ta, taka segregacja śmieci nas jeszcze nie ratuje, dlatego że no, konsumpcja w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła ponad 100%, to znaczy, że jest produkowane na świecie ponad dwa razy więcej niż wcześniej, niż tych 20 lat wstecz. A zatem no, teraz produkujemy jeszcze więcej śmieci, pomimo tego, że je segregujemy i tak dalej, no to przecież przecież nie rozwiązuje problemu. Owszem segregacja nam pomoże, jeżeli chodzi o recykling, jeśli nie teraz to w przyszłości, ale to jeszcze nie jest wyjście. Przede wszystkim nic co jednorazowe nie jest ani ekonomiczne, ani ekologiczne. Zwróćcie uwagę na przedrostek eko w obu tych słowach, chociaż one się nie kojarzą ludziom jedno z drugim, to tak naprawdę ich korzenie, korzeń, pochodzenie jest wspólne. Przedrostek oikos oznacza dom, gospodarstwo, bo jedno i drugie związane jest z jakimś gospodarowaniem. Ekonomia tak bardziej pod kątem człowieka, zysków, i tak dalej, natomiast ekologia bardziej pod kątem gospodarki prowadzonej przez samą przyrodę. Nie tylko o ochronie środowiska, to jest tak jakby pokrewne z tym, ale, ale generalnie, generalnie chodzi tutaj o gospodarowane, gospodarowanie. No, w samej przyrodzie, stąd też właśnie ten przedrostek eko jest w obu, w obu właśnie tych wyrazach. No takie dosyć ciekawe czasy mamy, że opakowanie kawałka drewna plastikiem, zastąpienie w ogóle plastiku drewnem i opakowanie go dodatkowo jeszcze w plastik nazywa się to eko łyżeczką Specjalnie szedłem do pewnego sklepu, żeby zrobić to zdjęcie. Po prawej stronie jest tak naprawdę eko-łyżeczka, bo nic, co... Raz użyjemy i wyrzucimy, nawet jak to będzie drewniane albo z jakiegoś biodegradowalnego plastiku, to nigdy nie będzie ekologiczne. Dwa, pamiętajmy o tym, żeby nie palić plastików w domowych ogniskach, czy w ogniskach, w domowych jakichś tam piecach, dlatego że przy spalaniu wielu właśnie tworzyw sztucznych no, powstają toksyczne gazy różne organiczne toksyny zwłaszcza dioksyny także HCN może powstawać i tutaj jest taka dosyć ciekawa rzecz, że obecnie większość ofiar pożarów to nie są ofiary, które zmarły w wyniku, które zmarły w wyniku właśnie na przykład oparzeń, tak, że, że spłonęły, że tak powiem żywcem, czy tam zmarły w wyniku poparzeń tam później, tylko po prostu są to osoby które uległy śmiertelnemu zatruciu, właśnie dymem, z płonących przede wszystkim tworzyw sztucznych, gdzie mamy różne właśnie toksyny, no, które potrafią działać szybko. Więc jeżeli mamy duże stężenie, na przykład w jakimś tam dymie HCN-u, no to niestety, niestety musimy jak najszybciej opuścić, nie wdychać tego dymu. I obecnie się szacuje, że mamy 3 minuty czasu na to, żeby opuścić prawda strefę takiego zadymienia w razie wybuchu pożaru. No, kiedyś szacowano, że to jest 15 minut, ale to było kilkadziesiąt lat wstecz, tam bliżej 1950 roku, kiedy tych tworzyw sztucznych jeszcze praktycznie nie było, kiedy no, paliło się jakieś tam drewno, bawełna i tym podobne materiały, czy jakieś tam inne bardziej naturalne, które nie emitują podczas takiego spalania w razie pożaru aż takich, toksyn. Natomiast, natomiast tu w przypadku w przypadku właśnie plastików jest ich więcej, znacznie więcej przede wszystkim, więc mamy tego czasu znacznie też mniej. Generalnie tylko spalanie w odpowiednio przygotowanych instalacjach umożliwia pełne spalanie i dopalenie przede wszystkim tych toksyn, usunięcie ich i dopalenie. Więc dlatego nie palimy tym przynajmniej nie powinniśmy palić tym w piecach domowych. Tak się akurat składa, że w moich okolicach planowana była ostatnio spalarnia, oczywiście z bardzo dużymi protestami, no bo to palić mieć mi nie wolno, ale przepraszam, to są okolice, gdzie ja wiem, dlaczego wieczorem tak śmierdzi, bo śmieci się segreguje do spalenia w dzień i do spalenia w nocy. Także... Przepraszam, ale jeżeli ktoś protestuje przeciwko budowie spalarni, ale równocześnie w domu zagreguje śmieci na takie do spalenia w dzień i do spalenia w nocy, to ja mam tylko taki komentarz, jeśli chodzi o to. OK, to wszystko, co chciałem powiedzieć i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.